Zdarzyło ci się tak, że ktoś do ciebie podszedł i powiedział: panie Możdżer, tak się nie gra. Oczywiście, no. Ale ja jestem pewien jednego, że człowiek słuchając muzyki, no, zaczyna zaglądać w swój własny umysł. Tak, ale w tym umyśle są czasami drogi, kolejny, stereotypy, tak, porządek, tak, konserwatyzm. Tak. A ty jesteś bałaganiarzem. Tak, a ty jesteś świrem muzycznym. No. Ty to, co zrobiłeś z Chopinem, to był gwałt. No nie byłem pewien, czy to właśnie było właściwe, to, co ja zrobiłem z Chopinem, ale tyle ludzi do mnie wyzwania, żebym grał tego Chopina, że już go gram. Aha. Że tyle lat go gram. Ale czy to jest kwestia, czy ty jesteś odważny, czy ty jesteś po... Głupi. Ja jestem głupi. To jeszcze raz zadam pytanie. Czy ty jesteś odważny, czy ty jesteś głupi? Jestem głupi. Zdecydowanie jestem głupi. Jestem kompletnym idiotą, naprawdę. To jest nas dwóch, możemy sobie podać rączki. Dobrze. Ja też jestem głupi, wiesz? Tak, ale tak. Czy głupota właśnie polega... Ale czy głupota polega na tym, że nie myślisz o konsekwencjach, czy głupota polega na tym, że nadajesz światu swój format? Bo to jest ciekawe, bo ty masz opinię artysty wolnego. Może wolność też jest jakimś rodzajem głupoty? No wiesz co, bez głupoty chyba by nie było rozwoju w ogóle, tak mi się wydaje. No to nie chcę za mądrych rzeczy mówić. No, o konsekwencjach nigdy nic nie wiadomo. Coś robisz i nie wiadomo, co będzie dalej. No. Nie wiadomo, no. Ale twoje płyty są na listach najlepiej sprzedawanych płyt. To znaczy, że artysta głupi jest artystą popularnym. Trzeba być głupi, żeby być akceptowanym. Zobacz na mnie. 10 lat tu siedzę. Nie, no, myślę, że głupota jest bardzo cenną cechą, taką, wiesz, częścią osobowości, która jest bardzo potrzebna i cenna. I taka naiwność, wiesz, bez niej myślę, że wiesz, no, bez takiej podstawowej naiwności, no, wiesz, kupując chleb w sklepie, nie wiesz, czy to jest chleb, ale no ta głupota ci mówi, że to jednak będzie ten chleb, tak? Czy, wiesz, o co mi chodzi? Że taki postaw... Czy idziesz do sklepu i mówisz tak, kupię u pani chleb, chociaż nie ufam. Tak, chociaż nie że pani mi wciśnie bułeczkę. A ty nigdy nie byłeś oszukany? W sklepie? Nie, w ogóle. Byłem. Ja też. Byłem boleśnie oszukany. Ja tak samo. I co, to zgwałciło twoją wiarę, idealizm w świat? Bo moi, moje nie. Bo nie? Uważam, że takie doświadczenia nas bardziej tworzą. Naprawdę złe doświadczenia. No. No, no, właśnie, właśnie.